Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny, 21 odcinek z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy temat jest następujący. Skąd wiemy, że nastąpi w ogóle czas ucisku? Więc wiemy o tym, że nastąpi czas ucisku z trzech miejsc ze Słowa Bożego. I pierwsze z takich miejsc to jest Jeremiasza, 30 rozdział, 7 werset. Przeczytam to wprost z Biblii. 30 rozdział. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony i stanie się w owym dniu, mówi Pan zastępów. Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Dlatego nie bój się ty, mój sługo Jakubie, mówi Pan, i nie trwóż się Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania, i wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. Czyli mamy Jeremiasza 30 rozdział 7 werset, który mówi wręcz wprost, że jest to czas utrapienia dla Jakuba. Czas utrapienia dla Jakuba. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba. I to jest pierwsze miejsce, które mówi o czasie ucisku Jakuba. Więc skąd wiemy, że nastąpi czas ucisku? Pierwszym świadectwem jest Jeremiasza 30 rozdział 7 werset. Kolejne miejsce to jest księgi Daniela. Księga Daniela, rozdział 12, werset 1. I to Słowo Boże znajdujemy w księdze, która została napisana przez proroka Daniela. Otwieramy rozdział 12, werset 1, brzmi następująco. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Życia. I tu wyraźnie mamy kolejne świadectwo, że skąd wiemy, że nastąpi czas ucisku? Z dwóch miejsc Biblii już. Jeremiasza 30 rozdział i Daniela rozdział 12. Z Jeremiasza 30 rozdział 7 werset i z Daniela 12 rozdział 1 werset. I tutaj jest to wyraźnie w tym wersecie pokazane, że nazywa się to czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Czyli nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Najważniejszy dla nas punkt to jest, że sam Pan Jezus Chrystus mówił o tym, że taki czas ucisku będzie miał miejsce. Skąd wiemy, że nastąpi czas ucisku? Wiemy to również od Pana Jezusa Chrystusa, gdy tu chodził po ziemi. Mamy to zapisane w 24 rozdziale
Ewangelii Mateusza. Zatem idziemy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 24, do wersetu 21. Jest tutaj wyraźna zapowiedź słowami samego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytam 24 werset, 24 rozdział i warto przeczytać cały rozdział, co najmniej do 44 wersetu albo do 51 wersetu. Zatem czytam. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy.
A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jednoznacznie zatem widzimy w wersecie 21, Pan Jezus mówi, że wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Czyli ucisk Jakuba dotyczący Izraela, dlatego tutaj mamy odniesienia między innymi, aby tylko ucieczka wasza nie wypadła w sabat, albo w inne odniesienia wskazują, że to dotyczy Izraela. Będzie to dotyczyło narodu izraelskiego i tylko narodu izraelskiego. Nie dotyczy to pogan, dlatego że jest to całkowicie związany ucisk z uciskiem Jakuba. Jest to pokazane w Jeremiasza, 30 rozdział, 7 werset, również Daniela, 12 rozdział, 1 werset i Mateusza, 24 rozdział, 21 werset. Chrześcijanie, czyli ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, będą zabrani przed tym uciskiem. Widzimy jednoznacznie, że gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich, to najpierw zabierze Kościół do nieba, tam gdzie On jest, aby wierzący razem z Nim byli, i później dopiero zacznie się ten okres, który nazywany jest uciskiem Jakuba, a na koniec tego
70. tygodnia Daniela, czyli wielkiego ucisku, Jakuba, wielki ucisk, czyli ucisk Jakuba będzie tym 70. tygodniem Daniela, to na jego koniec będzie objawienie się w mocy i chwale Pana Jezusa, który będzie widoczny w sposób obecny, przyjdzie w chwale i glorii po zakończeniu tego czasu ucisku Jakuba. Czyli teraz jest do Ciebie pytanie, czy jesteś już narodzony na nowo? Czy masz pewność życia wiecznego? Jeżeli przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela, jeśli Chrystus przez wiarę zamieszkał w Twoim sercu, to możesz być pewien, że Pan Jezus weźmie Cię do siebie przed uciskiem Jakuba. Ale jeżeli będziesz niestety do tego czasu niepojednany z Bogiem, będziesz bez Boga żył i zaskoczy Cię jak złodziej w nocy ten ucisk, ten czas, kiedy najpierw Pan Jezus weźmie swoich wierzących Pana Jezusa w czasie zabrania do nieba opisanego w Ewangelii Jana 14, rozdział 1 do 3 wersetu, gdzie powiedział: przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jeżeli ten okres, ten moment zaskoczy cię, to zostaniesz okradziony z wszystkiego, co posiadasz. Dlatego jest powiedziane, że to jak złodziej w nocy, bo Pan Jezus po prostu zaskoczy wszystkich tym. I jeżeli teraz się okaże, że trafisz do ucisku Jakuba, to będzie to taki ucisk, że zwyczajnie nikomu nie radzę w niego trafić. I jest tak, że Bóg ześle ostry obłęd na tych, którzy uwierzyli kłamstwu i znaleźli upodobanie w nieprawości. Także nawet wiedząc o tym, że ten ucisk się zacznie, także znajdując się w tym ucisku, będziesz miał wielką trudność, aby uwierzyć, a wręcz wiele fragmentów ze Słowa Bożego raczej sugeruje, że będzie to niemożliwe. Jeśli teraz odrzucasz Ewangelię łaski, to nie będzie według Słowa Bożego dla ciebie żadnej nadziei. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeżeli teraz nie przyjdziesz do Pana Jezusa, nie pojednasz się z Nim, to będziesz na wieki zgubiony, jeśli zaskoczy cię śmierć twoja biologiczna i przejdziesz do nowego miejsca niepojednany z Bogiem, to miejsce będzie pełne ognia, który nigdy nie gaśnie. I jeśli zaskoczy cię pochwycenie, zabranie Kościoła do nieba i zacznie się czas ucisku, a ty będziesz zostawiony na ziemi, to też twój los jest bardzo pożałowania godny. Zatem wzywam Cię, ratuj się z tego rodu grzesznego i przewrotnego. Przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dziś. Pan Jezus powiedział, że nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzuci precz. Jeśli teraz wezwiesz Pana Jezusa, poprosisz Go o to, żeby przyjął Cię, żeby Cię zbawił, to będziesz uratowany na zawsze. Bo zbawienie jest nieutracalne, jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, który umarł w miejsce każdego, kto w Niego wierzy. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. To był 21. odcinek cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Pytanie brzmiało, skąd wiemy, że nastąpi czas wielkiego ucisku? Wiemy to z Jeremiasza 30 rozdział 7 werset, z Daniela 12 rozdział 1 werset i z Mateusza 24 rozdział 21 werset. Zatem z Bogiem, pozdrawiam.